Na pewno znacie bajkę o Jasiu i Małgosi, ale to jest bajka, a nas bajki nie interesują. Ja mam dla was dzisiaj legendę, krwawą opowieść o czarownicy, która jednocześnie pomagała ludziom, a równolegle do tego czyniła im krzywdy. Szczerze mówiąc, ja po poznaniu tej historii trochę się cykam. W ciemnym lesie, nieopodal wsi, mieszkała piękna kobieta. Już zaczyna się intrygująco. Piękna kobieta, las, czemu się kryła, co się działo? Jedno było pewne, nikt nie wiedział, czym tak naprawdę się zajmuje i dlaczego żyje z dala od ludzi. Od czasu do czasu pojawiała się we wsi, gdy czegoś potrzebowała lub gdy potrzebowali jej ludzie, ponieważ dobrze znała się na ziołach i przeróżnych miksturach, które łagodziły choroby i inne dolegliwości. Szeptano, że zapewne jest wiedźmą i czarami się para. Ale wiadomo, jak ktoś miał sraczkę i trzeba było rumianek zaparzyć, to bez skrępowania się do niej zgłaszali. No i ogólnie to ją tolerowali, ale do czasu. Wszystko zmieniło się w chwili, gdy kilka wiejskich bab zauważyło, że chłopi jakoś zbyt często znikają w lesie na długie godziny. Przeprowadzono więc szpiegowskie dochodzenie, którego nie powstydziłby się sam Rutkowski. A polegało ono na czatowaniu w krzakach przy leśnej drodze prowadzącej do chatki wioskowej piękności. W sumie to było mądre i dosyć łączy się z jej profesją i tymi rozwojeniami. No bo czaisz się w krzakach, jakby ta wiedźma się zorientowała, że ją obserwujesz, to nagle mówisz: pani wiedźmo, ja szedłem do pani po rumianek, no sama pani widzi. No i ona jest zbita z tropu, ale najpewniej ci ufa, daje ci ten rumianson, no i jesteś uratowany. Ale okazało się, że na wyprawy do leśnej chaty wybierają się zarówno młodzi chłopcy, jak i dojrzali mężowie, a także nawet dziadkowie, więc niejedna siekierka tam wojowała. Jak już baby zakończyły swoje badania, no to była drama, no były dymy, naprawdę działo się. Zazdrosne kobiety prawie zatłukły swoich chłopów i pod groźbą obcięcia sierpem zwisających naturalnych klejnotów, to są oryginalne słowa legendy, ogłosiły zakaz wchodzenia do lasu. Nie ma maniek, koniec, szlaban na las. Świat wracał powoli do normy, wydawało się, że jego kształt jest już taki jak niegdyś, ale jedna z najbardziej zajadłych kobiet postanowiła nie odpuścić leśnej wiedźmie takiej zniewagi. No i w sumie też nie ma co się dziwić. Zaczęła więc knuć po okolicy, węszyła watacha wilków, która co jakiś czas porywała jakiegoś człowieka i zwyczajnie go zagryzała. Ofiarami często byli najmłodsi, a jak wiadomo, nic nie rusza ludzi tak, jak krzywda niewinnych dzieciaczków. Te koszmarne wydarzenia podsunęły upokorzonej kobiecie pewien pomysł. Pomyślała, że wykopie stare kości z pobliskiego cmentarza i podrzuci je w okolicy domu wiedźmy. Potem już tylko rozpuści ploty, w końcu ktoś pójdzie do lasu i znajdzie dowody na to, że nie wszystkie zbrodnie można przypisać wilkom. To jest naprawdę mądre. Następnej nocy była już na cmentarzu. Odkopała jakiegoś przypadkowego trupa i poszła w okolice leśnego domku. Noc była jasna, a wiadomo co robią wiedźmy w nocy. Jedzą kot, chodzą i zbierają magiczne rośliny i tak też było w tym przypadku. Przez to, że ten księżyc tak świecił, to kobieta widziała dobrze, że wiedźma wychodzi z domu w teren. W okolicy panowała cisza, a w cieniu budynku baba czuła się pewnie i w miarę bezpiecznie. Po cichutku otworzyła drzwi i wpełzła do środka, ciągnąc za sobą wórsko. Po wejściu do środka spostrzegła w rogu pokoju nieduże drzwiczki prowadzące do piwnicy. Pomyślała sobie, że to będzie najlepsze miejsce, by podrzucić dowód. Podniosła klapę i ze zdziwieniem zobaczyła, że na dole płonie jakiś mały ogień. Zamiast więc wrzucić do środka worek, zeszła na dół i z czystej babskiej ciekawości stanęła na dnie piwnicy i doznała niezłego szoku. Wszędzie po podłodze walały się ludzkie kości, a na niedużym piecyku stał garnek z gęstą, bulgoczącą zupą. Baba nie mogła się poruszyć, gapiła się tylko w ten kocioł, z którego wystawała ludzka noga, a po powierzchni zupki pływały jakieś ludzkie oczy. Tuż za plecami przerażonej kobiety pojawia się nie wiadomo skąd czarownica. Nie przypomina już oczywiście tej leśnej piękności, która wzbudzała taką zazdrość u wiejskich kobiet. Była przygarbiona i pomarszczona, a do tego strasznie wychłodzona. Przypomina szkieletora z naciągniętą skórą, a jej piękne ubrania zastąpiły cuchnące szaty. Ostatnia rzecz, którą usłyszała przerażona kobieta, było chrapliwe, dobiegające niczym z grobu słowo: gdybym wiedziała, że wpadniesz, zebrałabym więcej dzikiego czosnku. Kobiety już nigdy nikt więcej nie widział, a czarownica wraz ze swoją chatą zniknęła. Jakby nigdy jej nie było. Ludzie nie wiedzieli za bardzo, jak to wytłumaczyć, więc tylko kręcili głowami. W końcu ktoś zauważył jednak, że wilki przestały atakować ludzi i od dawna nikt nie zginął. O czarownicach opowiadałem już wielokrotnie, na przykład w pierwszym odcinku na kanale, do którego was bardzo zapraszam, żebyście mogli ocenić, jak bardzo to poszło do przodu, albo i nie. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś czarownice w swojej okolicy, bardzo chętnie je poznam. Trzymajcie się, dobrego tygodnia.